Stoję w kręgu, w martwym mieście i zawiązuję czerwone trzewiki. Nie są moje. To buty mojej matki. Mamo, jak mogłaś coś takiego zrobić swojej 10-letniej córce? Ubrałaś mnie w buty, które zupełnie do mnie nie pasowały. Były to ciężkie, bardzo twarde wojskowe oficerki, za duże na mnie, a jednocześnie trudne do założenia. W szkole chodziłam w tych butach. One tak mocno tupały, że nauczycielka nie brała mnie do kręgu, kiedy uczyła dzieci tańczyć. I czułam się zawstydzona, upokorzona i bezwartościowa.